fanatycy, kto jest Dionizosem w teledyskach BTS i dlaczego Bangtani cały czas trzymają się tego konceptu. Pozostało jeszcze wiele pytań odnośnie teledysku do ON, a ja mam dla was odpowiedzi. Co oznacza, że oglądacie teraz teorie BTS. Zaczynamy! Mam nadzieję, że obejrzeliście ostatnią część teorii BTS na naszym kanale, ponieważ była to pierwsza teoria do ON, którą udało nam się stworzyć w niecałe 24 godziny, a ta część będzie w pełni poświęcona także ON, ale pod kątem mitologii greckiej i nie tylko greckiej, ponieważ BTS w swojej twórczości, jak wiecie, bardzo często nawiązuje do mitologii i głównie do Dionizosa. A jeżeli nie widzieliście jeszcze ostatniego filmiku i teorii, która nawiązuje m.in. do filmu Więzień Labiryntu, ewentualnie do opowiadania Ursuli Le Guin, ci, którzy odchodzą z Omelas, to zapraszam do opisu, ponieważ tam znajdziecie link, żeby nadrobić wszystkie zaległości. Być może część z was się zastanowi, po co kolejna część teorii do ON, skoro ostatni filmik całkiem sporo wyjaśnił i po co ta cała mitologia grecka, ale BTS nawiązuje do mitologii już od bardzo dawna, już w erze Wings, w Blood, Sweat and Tears było nawiązanie do mitu o Ikarze i Dedalu, widoczne w scenie, w której V skacze z balkonu, a z tyłu ma pejzaż z upadkiem Ikara. Samo odniesienie do Ikara nie było tutaj użyte przypadkowo, ponieważ sama historia niesie ze sobą morał, a Ikar posiadał typowe cechy młodszej generacji, czyli marzycielstwo, wiarę we wzniosłe ideały, czy po prostu naiwność. Ikar był również uosobieniem buntu, a to już jest z kolei kwestia bardzo dobrze zauważalna w twórczości BTS. Wiele osób utrzymuje, że lekcja płynąca z mitu o Ikarze to słuchaj się starszych, z czym się absolutnie nie zgadzam, ponieważ jak dla mnie mit mówi o tym, o czym wspomniałam wcześniej, czyli o marzycielstwie, o naiwności, ale także o chciwości, co można idealnie dopasować zarówno do BTS, jak i do innych idoli i artystów. Bangtani coraz częściej wspominają o tym w swoich tekstach, że gonią za marzeniami, chcą wzlatywać wyżej i wyżej i wyżej niczym Ikar na swoich skrzydłach w stronę słońca, jednak gdzieś jest ta granica, której nie powinni przekroczyć, inaczej się zatracą i po prostu spadną. Nie jestem pewna, czy dla was wydaje się to tak jasne i oczywiste jak dla mnie, ale chodzi tutaj głównie o to, żeby znać umiar, żeby chciwie nie sięgać po więcej i więcej i więcej. I BTS co prawda goni za sławą i marzeniami, ale muszą też pamiętać, że są ludźmi. W muzyce nie chodzi tylko o to, co się sprzeda, ale też ta muzyka powinna wyrażać ich samych. I teraz na pewno ktoś się zastanowi, ale właściwie to po co tyle tej mitologii, która jest strasznie trudna i ciężka w zrozumieniu? I odpowiedź jest oczywiście prostsza niż myślicie, ponieważ Carl Jung w swoich teoriach także nawiązywał do mitologii i nawet moja wielka księga mitologii świata o tym wspomina. Według niemieckiego psychologa wszyscy mamy i osobistą, i zbiorową nieświadomość. Ta osobista zawiera materiał właściwy dla doświadczenia jednostki, podczas gdy zbiorową wypełnia mentalne doświadczenie całej ludzkości. Wspólna spuścizna owej zbiorowej nieświadomości jest, według Junga, źródłem obrazów, które przywodzą do naszej świadomości nieznane życie psychiczne, należące do odległej przeszłości. Życie psychiczne to umysł naszych starożytnych przodków, sposób, w jaki pojmowali życie oraz świat, bogów i istoty ludzkie. Dla Junga mity nie dotyczyły bezpośrednio bogów, ale umysłów ludzkich i należy je odczytywać symbolicznie oraz w mitach zawsze zakodowane były poszczególne archetypy. Ale to taka krótka psychologiczna wzmianka, ponieważ nie zamierzam robić wam z mózgów jeszcze większej papki, ale jakbyście chcieli się dokształcić i poczytać, to jak najbardziej zachęcam, ponieważ wtedy spojrzycie na wszystko tak naprawdę z troszeczkę innej perspektywy. W teledysku do ON pojawia się kilka symboli, które w nawiązaniu do mitologii greckiej mogą się wydać nam bardzo, ale to bardzo ciekawe i nagle się okaże, że wszystko łączy się w całość i ma zupełnie inny sens. Chociaż poniekąd nadal jakby myśl przewodnia jest taka sama. Na początku teledysku widzimy martwych ludzi leżących na ziemi, co od razu nam się kojarzy z polem bitwy oraz z zarazą. Jeżeli połączymy te dwa czynniki, to od razu otrzymamy wojnę peloponeską, która zakończyła się zarazą. I kopiąc troszeczkę głębiej w internecie w tematyce zarazy w Atenach, możemy się doszukać różnych obrazków, różnych ilustracji, na przykład takich jak ten, który kojarzy mi się troszeczkę z kadrem z teledysku i nawet włócznia i chorągiew wyglądają podobnie. Ale drugim skojarzeniem, jakie miałam, była wojna trojańska, co, jak zobaczycie chwilę później, miało już większy sens. Dzin dotyka strzały, którą przebity jest biały ptak i w mitologii greckiej można odnaleźć wiele postaci posługujących się łukiem, m.in. na przykład Filoktet, który brał udział w wojnie trojańskiej, o której wspomniałam przed chwilą, ale po wygnaniu, po opuszczeniu przez swoją armię w Lemnos, zajął się strzelaniem z łuku do ptaków,
żeby udoskonalić swoje umiejętności łucznicze. Jednak najważniejszymi w moim mniemaniu postaciami, które posługiwały się łukiem, były bliźnięta Apollo i Artemida. Apollo jest bogiem słońca, muzyki, sztuki, poezji, światła, medycyny oraz zarazy, co idealnie już pasuje do on. I brał on też udział w wojnie trojańskiej i strzelał do wrogów z łuku zatrutymi strzałami. I widzicie, znowu wojna trojańska. Bliźniaczka Apollo, Artemida, była boginią słońca i księżyca, a jej strzały mogły powodować nagłą śmierć i ona także brała udział w wojnie trojańskiej. I tutaj przypomnę kilka faktów, ponieważ motyw wojny trojańskiej pojawił się już wcześniej, mianowicie podczas występu BTS na Melon Music Awards, a konkretnie podczas występu Jina, gdzie na scenę wjechał koń trojański, który jest symbolem zdrady oraz podstępu. Jeżeli chodzi o Jina, to oczywiście można to połączyć z notkami, ponieważ jak wiadomo, Jin zdradził swoich przyjaciół i przez niego drogi bankrutów się rozeszły, ale jeżeli chodzi o wojnę trojańską, to sama wojna trojańska jest też okazją na udowodnienie swojej wartości. Czyli po raz kolejny tak naprawdę będziemy mieć coś, co oznacza dwie rzeczy, bo po pierwsze nawiązuje to do historii z notek, z komiksu Save Me i do tego, co widzieliśmy w teledyskach BTS, a z drugiej strony jednak nawiązuje do tego, co BTS próbuje za wszelką cenę nam przekazać, co też odnosi się do nich samych. Podczas Melon Music Awards pojawiły się również postacie Apollo i Artemidy i wtedy V wcielił się w rolę Apollo, a Jimin był Artemidą. Wszystko będzie się idealnie ze sobą łączyć, ale tylko jeżeli spojrzymy na to w bardzo symboliczny i metaforyczny sposób, ponieważ wiadome jest to, że przebity ptak jest białym gołębiem, ale jeżeli pomyślimy po prostu o białym ptaku, to znajdziemy od razu połączenie z Apollo. Według mitologii Apollo wysłał białego kruka lub, jak mówią niektóre źródła, białą wronę, żeby śledzić swoją kochankę, a kruk sam w sobie jest symbolem pecha i mówi się, że jest też posłańcem Boga w śmiertelnym świecie. Ale sama wrona ma większy sens w twórczości BTS, ponieważ jak wiadomo, wrona po angielsku to crow, a istnieje piosenka Crowded, znana także jako Silver Spoon, ewentualnie jako Bepse. Bepse po koreańsku oznacza dosłownie Crowded, czyli ogoniatkę czubatą, i jest to mały ptaszek pochodzący z Korei Południowej, który niewiele ma wspólnego z wroną, jak widać na załączonym obrazku. Jest to nawiązanie do koreańskiego powiedzenia, że jeżeli ogoniatka będzie kroczyć jak bocian, to się rozerwie. I co prawda brzmi brutalnie, ale oznacza to to, że powinniśmy wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce, zupełnie jak Ikar. On co prawda znał granice, ale chciał więcej i więcej i więcej, aż w końcu przepadł. Cała piosenka Bepse natomiast nawiązuje do tego, jak trudno jest młodym generacjom osiągnąć to, co z łatwością osiągali nasi przodkowie, nasi dziadkowie, co też od razu łączy się z mitem o Ikarze. Mury widoczne w teledysku do On podczas sceny, w której Jungkook ucieka, będą nam się w takim razie kojarzyć od razu z wojną trojańską, z murami Troi, tylko pytanie brzmi w tym momencie, kim jest w takim razie Jungkook, a postacią, której udało się wydostać podczas wojny, był Pars, który, notabene, z pomocą Apollina ugodził Achillesa zatrutą strzałą. Więc czy Jungkook jest Parysem? Nie do końca. Ponieważ Jungkook będzie miał troszeczkę inne oblicza i jednym z nich na pewno jest Apollo, czyli władca mórz i oceanów, co już mieliśmy okazję zobaczyć podczas Melon Music Awards, ponieważ choreografia Jungkooka podczas jego solo była wykonana w wodzie. I w teledysku do On także wchodzi do wody i wyciąga z wody muszlę, która jest symbolem Trytona, który jest synem Posejdona. Jimin ukazany jest obok bębnów i w starożytnej Grecji taki bęben, który uderzano albo dłonią, albo kijem, to był tympanon i był to instrument używany głównie podczas obrzędów na cześć boga Dionizosa, czyli podczas Dionizji, i był to ulubiony instrument kobiet, co mogłoby być potwierdzeniem na to, że Jimin jest Artemidą, ale zawsze jest jakieś ale. I skoro już jesteśmy przy Dionizjach i Dionizosie, to warto się zatrzymać przy tym, co w twórczości BTS jest najważniejsze, czyli właśnie odniesienie do tego konkretnego boga, które pojawiło się już wcześniej przy okazji wydania photobooka, przy okazji wydania albumu Map of the Soul Persona, ponieważ właśnie tam w tym jednym photobooku była taka sesja, która nawiązywała do Dionizosa, były winorośle, były ukazane Dionizje, było winogrono i to samo widzimy też w sesji do najnowszego albumu, do Map of the Soul 7. Po raz kolejny mamy odniesienie do tego boga. Wiemy, że Dionizos jest bogiem dobrej zabawy, wina, szaleństwa, a także inspiracji, co oczywiście będzie się łączyło z konceptem BTS o odkrywaniu siebie, o inspiracjach i o tym, żeby piąć się dalej i dalej i dalej, ale mieć przy tym też dobrą zabawę. BTS nawiązuje często do teorii brudnej łyżeczki, jako że byli małą grupą, która zadebiutowała w małej wytwórni z długiem i ludzie często ich krytykowali i się z nich śmiali. I oni utożsamiają się z Dionizosem, ponieważ Dionizos jako jedyny na Olimpie miał śmiertelną matkę, z czego także był wyśmiewany i także był uważany za gorszego. Dionizos, i tutaj uwaga, ponieważ może was to przyprawić o utratę kapci, stworzył grupę swoich wyznawców niezależną od Olimpu. Jest on także znany z tego, że sama jego obecność
sprawia, że ludzie zaczynają tańczyć, ponieważ jego muzyka i jego wino uwolniły ludzi od ograniczeń społecznych. I wierzę, że nie muszę tutaj zbyt wiele tłumaczyć, ponieważ BTS także ma wierną grupę fanów, którzy za nimi podążają, a ich muzyka uwolniła ich od ograniczeń społecznych i otworzyła im oczy na świat i na rzeczywistość. W piosence Dionizos BTS pojawia się wiele symboli nawiązujących do Dionizosa, m.in. winogrona, co w języku koreańskim oznacza wolne miejsca. I jeżeli kiedykolwiek natkniecie się w internecie na dosłowne tłumaczenie, że na przykład na stadionie nie było winogron, to to oznacza, że na stadionie podczas koncertu nie było wolnych miejsc, ponieważ koncert się całkowicie wyprzedał. I takie stwierdzenie pojawia się także w tekście do Mic Dropa, gdzie jest powiedziane, że nie było winogron, czyli po prostu nie było wolnych miejsc. W tekście Dionizosa pojawia się także inny symbol tego boga, mianowicie Tyrus, który jest symbolem dobrobytu, przyjemności, dobrej zabawy, a także płodności. BTS w tekście porównuje tworzenie muzyki do alkoholu, ponieważ z jednej strony może nam to dawać upojenie i radość, ale z drugiej strony może być troszeczkę toksyczne. I dlatego też oni wspominają o wypiciu bólu tworzenia. Metafora, którą BTS ukryło w swoich tekstach, koncepcie i odniesieniach do mitologii greckiej, ma dość jasny przekaz, ponieważ jak na boga dobrej zabawy, czyli Dionizosa, przystało, BTS też się dobrze bawi tworząc, ponieważ mają mnóstwo fanów, mają mnóstwo zwolenników, ale nawet jeżeli tak jest, to zawsze istnieje też ta ciemna strona, co zostało nam ukazane m.in. w teledysku do Shadow. I nawet jeżeli są fani, to istnieją także hejterzy, którym przeszkadza sukces BTS i ci hejterzy istnieli od zawsze i próbowali im zaszkodzić. Ścieżka na samą górę nie była prosta, dlatego BTS spijało ból tworzenia. Dużo poświęcili, dużo przeszli, jednak dzięki temu dotarli tam, gdzie są dziś. Do określenia ból tworzenia możemy też odnieść wypowiedź Sugi z przeszłości, kiedy sam stwierdził, że nie jest do końca zadowolony z muzyki, jaką tworzy BTS. Przyznał, że są K-popowymi idolami, więc muszą tworzyć pod publikę, ale sam produkuje i próbuje znaleźć jakby taki złoty środek, próbuje znaleźć równowagę między tym, co ludzie chcą usłyszeć, a tym, co chce tworzyć i przekazać BTS. Jest. Słowa Jungiego są potwierdzeniem na to, o czym mówiłam w teorii do Shadow, w teorii do Black Swan, czyli to, że Bangtanie przestali widzieć siebie w swojej twórczości, ponieważ tworzyli to, czego ludzie od nich wymagali, ale w końcu zaczęli dostrzegać siebie w swoich tekstach i w swojej muzyce. Warto też wspomnieć o kilku faktach na temat Dionizosa, które będą przydatne w dalszej części tej teorii, ponieważ Dionizos był synem Zeusa i Persefony i Hera była tak zazdrosna Zeusa, że nakazała tytanom zabić niemowlę, zabić małego Dionizosa. I tytani rozszarpali go na strzępy, jednak uratowało się serce. I Zeus postanowił odtworzyć Dionizosa w łonie Semele i dlatego nazywa się Dionizosa podwójnie urodzonym. I to podwójne urodzenie także będzie się odnosiło do artystów, co było wspomniane w tekście do Black Swan. Warto też dodać, że Zeus w momencie, kiedy dowiedział się o tym, co uczynili tytani, cisnął w nich błyskawicą i pochłonął ich ogień, co jest idealnie zobrazowane w teledysku do On pod koniec, w scenie, kiedy Bangtani tańczą w ciemności, a na sam koniec wszystko zostaje pochłonięte przez ogień. Dionizos jest też bogiem urodzaju, czyli w momencie jego śmierci roślinność umarła, co będzie zobrazowane przez spalone drzewa w scenie, kiedy Jungkook nieprzytomny leży na ziemi, a na nim siedzi kruk, który zwiastuje śmierć. Gdy natomiast Dionizos został wskrzeszony, to roślinność ponownie wróciła do życia i to też widzimy w tym teledysku, idealnie po scenie, która pokazuje nam, jak ogień pochłonął tytanów. Mitologia mówi o tym, że Dionizos, jak odkrył niezwykłe właściwości soku z winorośli, to ruszył w wędrówkę po świecie, jednak Hera o nim nie zapomniała i napiętnowała go obłędem. Co prawda Dionizos został wyleczony w Europie i udał się w dalszą wędrówkę, rozpoczynając swój własny kult, a oporni władcy, którzy nie chcieli przyjąć tego kultu, popadali w obłęd. W tekście do On pojawia się wers mówiący o tym, że trzeba wpaść w obłęd, żeby pozostać przy zdrowych zmysłach, co oznacza, że czasem musimy dać się ponieść swoim emocjom, tak jak było to w przypadku białego łabędzia, ponieważ musimy dopuścić do siebie tego czarnego łabędzia. Nie możemy non-stop pokazywać swojej persony, swojej maski. Musimy też zaakceptować swój cień. I wszystko wydaje się jasne i oczywiste, ale pytanie brzmi, co tam robi ta ślepa dziewczynka? I Tyrezjasz był ślepym prorokiem Apolina uwięzionym w ciele kobiety na, uwaga, 7 lat. I nagle wszystko łączy się w całość, ponieważ mamy ślepą kobietę, ale mamy także Apolina, ponieważ w rolę Apollo wcielił się V podczas Melon Music Awards. Mało tego, Tyrezjasz wraz z Kadmosem przebrali się za wyznawców Dionizosa i udali się na górę, żeby uczcić nowego boga. A przecież w teledysku do On widzimy, jak BTS wspina się na górę. I powiem więcej, Kadmos zbudował fortecę miasta Kadme, co łączy się z murem, który widzimy w On. Oczywiście nie wszystko, co jest ukazane w teledysku, będzie miało swoje odniesienie w mitologii greckiej, ponieważ na przykład scena Jungiego kojarzy mi się bardziej z sektą oraz z tym, co było ukazane w Interlude Shadow, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że podczas MMA Jungi był Hephaistosem, czyli bogiem ognia,
a w teledysku ludzie, którzy są wokół niego, trzymają świecę, to jednak coś ma sens. J-Hope jest ewidentnie z przyszłości, Namjoon będzie nawiązywał tylko i wyłącznie do historii Noe i jego arki, a Jimin... Tutaj zaczynają się schody, ponieważ Jimin z jednej strony może być Artemidą, ale z drugiej strony może też symbolizować Dionizosa i to nie tylko ze względu na bębny, ale też ze względu na to, że wydaje się być najważniejszą postacią i jeżeli Jimin coś zrobi, to reszta na to reaguje. Tak samo jak było to powiedziane, że jeżeli Dionizos pojawi się w pomieszczeniu, to reszta zaczyna tańczyć. I w momencie, kiedy Jimin wykonuje ruch, to Jungkook traci przytomność. Jungkook też może symbolizować Dionizosa i widać ewidentnie, że on i Jimin są w jakimś stopniu połączeni. I w końcu udało mi się odkryć jak i dlaczego, ponieważ Jungkook będzie tym młodym Dionizosem rozszarpanym, zabitym przez tytanów. Natomiast Jimin będzie tym drugim, odrodzonym Dionizosem, który ma władzę nad ludźmi poprzez muzykę i taniec. Jin wypuszcza białego ptaka, ale o tym już wspominałam, ale być może warto spojrzeć na to z troszeczkę innej perspektywy i też z troszeczkę innej mitologii, na przykład rzymskiej. W mitologii rzymskiej biały ptak Caladrius był w stanie wziąć w siebie całą chorobę, rozproszyć ją i uzdrowić zarówno siebie, jak i chorego. I w teledysku do On Jin wypuszcza białego ptaka i w tym momencie Jungkook odzyskuje przytomność, dziewczynka zaczyna widzieć, roślinność zaczyna rosnąć i brama się otwiera, co jest symbolicznym obrazem uzdrowienia i uwolnienia się od zła. Jeszcze jedna rzecz, wąż, czyli kolejny symbol Dionizosa, który mogliśmy zaobserwować podczas występów BTS na galach, m.in. na gali Mama i tam też pojawiły się inne symbole Dionizosa, takie jak byk, lampart, tygrys, winorośl czy winogrono i to wszystko mogliśmy zaobserwować podczas ich występów. I wąż tutaj też nie pojawił się przypadkowo, ponieważ z jednej strony nawiązuje do Dionizosa, ale z drugiej temat węża pojawił się także w książce Jung's Map of the Soul, czyli książce, na której bazuje cały ten koncept, całe oba albumy. Map of the Soul Persona i Map of the Soul 7. Wąż symbolizuje zarówno mądrość, jak i zło i jest symbolem najbardziej skrajnych przeciwieństw wewnątrz nas, czyli jest po prostu naszym cieniem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mitologię grecką w teledysku BTS do On i nie tylko w teledysku BTS do On, bo jak zauważyliście, wspomniałam też o innych piosenkach, o tym, co było wcześniej, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę, jeśli tak. Pamiętajcie, że czekam na Wasze komentarze z Waszymi teoriami. Subskrybujcie, kliknijcie czerwony przycisk tam niżej i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić ani jednego filmu z tego, co dodajemy na nasz kanał, a będzie się działo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!